Cześć, witajcie. Dziś witam Was w towarzystwie Oporeno 6 5G, który właśnie dziś wkroczył na polski rynek. A do mnie wkroczył już kilka dni temu, dzięki czemu mogę Wam o nim dziś trochę poopowiadać. No to zapraszam. Wygląd szóstki zasługuje moim zdaniem na najwyższe noty. Przypomina mi trochę iPhone'a 4. Ale to dobrze, bo iPhone 4 był po prostu pięknym smartfonem, jednym z najładniejszych, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. A nasz Oppo, jak widzicie, ma podobne płasko ścięte boki, które dodają mu szyku. Dodam, że ramka jest metalowa. Ma też płaski tył, ale z bardzo fajną strukturą, takim jakby szronem, który pięknie mieni się w świetle. Tutaj kamera moim zdaniem to nie do końca potrafi oddać, ale wierzcie mi, telefon wygląda jak milion dolarów. Nawet w czarnej wersji wygląda świetnie, chociaż czarne smartfony są po prostu nudne. Oppo kolejny raz udowodniło, że potrafi w design. Nie ma to tamto. A przy okazji, to ta stylowa jest całkiem praktyczna, bo po pierwsze, tył jest tworzywa, więc się nie potłucze, po drugie, nie porysuje się za bardzo, po trzecie, nie widać na nim prawie wcale śladów paluchów. Jeszcze jakby udało się aparat zlicować z tylną ścianką, no to już by była petarda. No i gdyby jeszcze udało się dołożyć do tego wszystkiego wodoszczelność, bo niestety ten smartfon wodoszczelny nie jest, bardzo mi przykro. Jak już mówimy o tym wszystkim, co jest na nie, to oczywiście nie ma jeszcze mini jacka i nie ma jeszcze gniazdka na kartę microSD. Jeśli chodzi o ergonomię, poważniejszych zastrzeżeń nie mam, bo telefon bardzo fajnie leży w dłoni, jest bardzo dobrze wyważony. Może nie jest najlżejszy, ale wymiarami powiedzmy, że jest niemalże kompaktowy. A ewentualnie po stronie wpadek mógłbym zapisać to, że włącznik jest niemal dokładnie po przeciwnej stronie co klawisze głośności, co czasem prowadzi do pomyłek. Tak samo trochę ciężko mi się przyzwyczaić do tego, że czytnik linii papilarnych, który jest ukryty pod ekranem, został umieszczony trochę blisko dolnej krawędzi wyświetlacza. Ale sam czytnik, to już moi drodzy, działa naprawdę świetnie. Szybki, precyzyjny, absolutnie żadnych zastrzeżeń co do niego nie mam. Podobnie zresztą jak do prostego układu rozpoznawania twarzy, wykorzystującego przedni aparat i działającego nawet przy słabym świetle, bo można sobie pysio podświetlić ekranem. A skoro już o ekranie zacząłem, no to może pociągnijmy ten temat. Jak widzicie, ekran z otworkiem w narożniku na 32-megowy aparat do selfie, o nim za momencik. A sam ekran, jak widzicie, jest płaski, AMOLEDowy. Ma oczywiście rozdzielczość Full HD, przekątną 6,43 cala, ale ma również podniesioną częstotliwość odświeżania obrazu 90 Hz. Także wszystkie animacje ładnie, płynnie na nim się przewijają. Ekran sprawdza się dobrze, miałem już okazję korzystać z niego w słoneczny dzień i nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Używałem tego telefonu po nocy, również jest spoko. Bezproblemowo współpracuje z okularami z polaryzacją. No w zasadzie tutaj pod adresem tego ekranu nie mogę kierować żadnych złych słów. Co się tyczy interfejsu, mamy tutaj ColorOS, całkiem wygodny. Jest kilka preinstalowanych APK, ale je możemy sobie wyrzucić. Jest trochę, ale nie za dużo opcji personalizacyjnych. Możemy chociażby zmienić wielkość, kształt ikon, wielkość ich podpisów i tak dalej. Te podstawowe rzeczy, które zwykle robimy, konfigurując sobie nasz telefon. Mamy oczywiście ciemny tryb interfejsu. Możemy naturalnie przełączyć się albo na tryb płaski interfejsu na kolejnych ekranach, albo na tryb zasobnikiem. No i oczywiście mamy wybór pomiędzy tradycyjnymi trzema przyciskami na dole, a pełnoekranowymi gestami, które są zdecydowanie wygodniejsze moim zdaniem. Jeżeli chodzi o płynność działania, żadnych zastrzeżeń nie mam. To nie jest smartfon, który bryluje w benchmarkach, bo powiedzmy jest to taka mocniejsza średnia półka. Natomiast po serii prób już w tej chwili wiem, że telefon pracuje naprawdę stabilnie i spadek wydajności wraz ze wzrostem temperatury we wnętrzu urządzenia nie jest duży, jest po prostu minimalny, a i sama emisja ciepła nie jest nadmierna, ten telefon nie nagrzewa się zanadto. W zasadzie można powiedzieć, że to jest jeden z tych chłodniejszych smartfonów, jakie występują na rynku. Nie powiedziałem wam jeszcze, co jest w środku. Procesor Dimensity 900, wspierany przez pamięci DDR4X i UFS 2.1, w naszym kraju oferowanymi w zestawie 8 plus 128. No i tu trochę minusik za tą pamięć wewnętrzną, bo ile RAMu na wystarczy, bo jest jeszcze RAM wirtualny tutaj. Możemy sobie dorzucić 5 giga z pamięci wewnętrznej. Pamiętając jednak, że ta pamięć wewnętrzna nie jest tak szybka jak pamięć RAM, no ale zawsze jakaś tam korzyść z tego jest. Ale tej pamięci wewnętrznej to te 128 giga, czyli realnie tam 110, minus 5 na RAM. Mało, nie?
No, dla mnie mało, stanowczo za mało. Natomiast stanowczo wystarczy mi akumulator. A w zasadzie akumulatory, bo tu są dwie baterie o łącznej pojemności 4300 mAh, ale nie pojemność akumulatora tu robi robotę. No bo wiecie co, tak w sumie jak teraz sobie tego telefonu tak używam i testuję, to cały dzień spokojnie wytrzymuję na dużym luzie. Ale nie czas pracy telefonu tutaj robi robotę, a szybkość ładowania. Ta oto pecyna, bo jak widzicie ładowarka jest ogromna, napełni baterię naszego Renault 6 w niecałe pół godziny, no bo przecież w praktyce nie rozładowujemy akumulatora do zera. Całkiem spoko wypadają też aparaty fotograficzne, chociaż tutaj jakiegoś potwornie wielkiego szału nie ma. Jak wspomniałem, 32 megapiksele z przodu i te selfiaki są naprawdę w pożądalu. Natomiast z tyłu mamy matrycę 64 mega z przysłoną całkiem fajną 1.7. Moduł szerokokątny 8-megowy z w miarę szerokim polem widzenia 119 stopni. Bywają już w tej chwili aparaty o większym polu widzenia, ale powiedzmy jest całkiem nieźle. No i musiał być jeszcze trzeci aparacik, żeby wyrobić ilość i to jest dwójeczka do makro. Jest taka sobie, może być. A co ciekawe, nie ma tutaj aparatu do rozmywania tła. I tu uwaga, bo rozmywanie tła jest możliwe nie tylko przy fotografii statycznej, ale i podczas nagrywania filmów. Możemy nagrywać tym filmy z rozmywaniem tła, mając przy okazji cały czas podgląd na ekranie. I wypada to nader przyzwoicie. Jakość filmów nagrywanych w normalnym trybie również jest przyzwoita. A jeśli na coś ponarzekać, to może na brak możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami oraz brak możliwości zoomowania przy zapisie ze sztuczną inteligencją czy z cyfrową stabilizacją, która, nawiasem mówiąc, jest naprawdę dobra. Samym zdjęciom nie mogę zbyt wiele zarzucić, wykonywane głównym aparatem, czy to w trybie nocnym po zmroku, czy w dzień, są naprawdę przyzwoite. Aparat szerokokątny również daje radę, ale tutaj już po zmroku powiedzmy, że widać, jak mocno ustępuje aparatowi głównemu. Tym niemniej, dzięki m.in. też wsparciu sztucznej inteligencji, ze zdjęć wykonywanych przez Oppo Reno 6 powinniście być zadowoleni. W tle widzicie kilka przykładowych fotek, a więcej fotek na mgsm.pl. A na koniec jeszcze dwa słowa o tym, co znajdziemy w pudełku, bo jest tu na bogato. Poza wspomnianą już 65-watową ładowarką, w komplecie znajdziemy jeszcze silikonowy pokrowiec oraz słuchawki. Niezbyt wygodne, ale w miarę dobrze grające, a co najważniejsze, obecne w zestawie. Oppo Reno 6 5G wyceniono na 2499 zł. No 2,5. Nie jest to smartfon, który jakoś strasznie mocno wybija się ponad konkurencję, ale jeżeli jesteście użytkownikiem, który kupuje oczami, no to chyba się skusicie. Bo nie jest to telefon, który ma jakieś poważne niedociągnięcia, nie ma w nim jakichś strasznych słabych punktów, a wygląda po prostu super. Nie zawiedzie Was, jeżeli chodzi o wydajność, ma bardzo dobry wyświetlacz, nie zawiedzie Was fotograficznie, akumulator jest całkiem przyzwoity, a do tego mega szybko się ładuje, a z rzeczy, których tu brakuje, no to wymieniłem już mini jacka, micro SD i wodoszczelność. Dla pewności dodam jeszcze, że ładowania indukcyjnego też tutaj nie ma. Jeżeli godzicie się z tymi brakami, a chcecie mieć coś, co się wyróżni w tłumie, coś, co jest bardzo ładne, śmiało możecie brać pod uwagę ten smartfon, jeżeli szukacie jakiegoś do 2500 zł. I tą króciutką radą kończę. Dziękuję Wam za oglądanie i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!